Szczęść Boże, coś wam powiem. Różne osoby zgromadzone przy nas mogły nam przesłonić Jezusa. Choćby przechodził obok, to nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, bo ci ludzie stają się ważniejsi. Wczoraj z trzecimi klasami przerabiałem właśnie temat dotyczący pierwszego przykazania i były tam podane różne rzeczy czy też osoby, które często stawiamy na pierwszym miejscu. Ich obecność sprawia, że nie widzimy nic więcej. Nasz wzrok jest skupiony właśnie na nich. Dlatego nie może spotkać się ze wzrokiem przechodzącego Jezusa, by dać się także zauważyć. Tak jak uczynił to Zacheusz, bo jak jest napisane, był niskiego wzrostu, więc siłą rzeczy miał ograniczoną widoczność. I choć może w przypadku Zacheusza chodziło o fizyczny wzrost, to częściej chodzi o ten duchowy wzrost naszego życia. Może być karłowaty, gdy skupiamy się na tym, co materialne, czy też na nieszczerych relacjach z drugim człowiekiem. Ten celnik kompleks niższości próbuje zrekompensować sobie zbieraną fortuną. A mimo wszystko nie udaje mu się uwolnić od poczucia bycia gorszym i odrzuconym. Nawet jest gorzej, bo im więcej posiada, tym więcej doznaje nienawiści i pogardy. Jest izolowany i upokarzany. Nawet dziś półgłosem ktoś powiedział w kierunku Jezusa, że u grzesznika chce się zatrzymać. To zabrzmiało jak wyrzut, że przecież w tym tłumie są lepsi, dostojniejsi, pobożniejsi, a nie jakiś tam zdzierca, któremu nie warto poświęcać czasu. Z drugiej strony to zgromadzenie pieniądze sprawiają, że Zacheusz ma władzę. Mógłby, wykorzystując swoje środki, niejednego ze swoich oskarżycieli pogrążyć. Jednak jest trochę jak mały chłopiec, który zgrywa bohatera, choć naprawdę się boi. Odczuwał duchową pustkę i poznał, że bogactwa nie dają mu szczęścia, ani nie zbliżają do zbawienia. Można zostawić go z bogatym młodzieńcem, który żył pobożnie, ale nie miał odwagi zostawić tego, co zgromadził w swoim życiu. Chęć posiadania zwyciężyła i przez to odszedł zasmucony. Dziś słyszymy odwrotną sytuację, że chęć rozdania wszystkiego, a nawet więcej, jest tak silna u Zacheusza, by poczuć się wolnym od przywiązań i napełnionym wreszcie prawdziwą łaską, wartością, że gotów jest wystawić się na pośmiewisko. Wspinanie się na drzewo nie przystoi poważnemu obywatelowi. Kłóci się z godnością człowieka, który sądzi, że osiągnął niemal wszystko. Może wywoływać uśmiech i drwiny. Należy jednak wejść wyżej, zobaczyć z drzewa to, czego normalnie nie widać. Tak wielu ludzi też powinno spojrzeć na Kościół, a właściwie na ludzki wymiar tej wspólnoty. Dostrzegając słabości i upadki, braki czy skandale, nie widzi się źródła bijącego w Kościele, czyli Jezusa. Łatwiej skrytykować, niż zrobić coś innego niż tłum gapiów. Przecież są w życiu chwile, kiedy trzeba przekroczyć wiele krępujących zasad, przede wszystkim fałszywy obraz siebie, by nie zmarnować łaski, daru spotkania z Jezusem. Zacheusz wznosi się ze swojej małości, wychodzi ze swej miernoty, wspina się ponad banalność, którą było dotychczas wypełnione jego życie. Nie można zobaczyć Jezusa, dopóki nie wzniesie się ponad rzeczywistość codzienności, ponad tłum, dopóki nie spojrzy się w górę.